Nazywam się Nowa Star i chcę ci opowiedzieć o mówieniu Nowa Star 2. Dalej. Nowa Star. Rip Pixie Star. Hej wszystkim, tu Glitch i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z MSP2 Beta. Wiecie, przeglądałem sobie ostatnio komentarze i znalazłem pewien bardzo ciekawy komentarz, który już widzieliście wcześniej. I wpadłem na pewien pomysł, a raczej coś mnie zaciekawiło. Jakby wyglądała Pixie Star na MSP2? Bo jak gdyby nie patrzeć, jest to zupełnie inny styl, inne postacie, więc jakby to wyglądało? Więc dzisiaj, razem z wami, postaram się otworzyć Pixie Star na MSP2. Zaczynajmy! Okej, oczywistym wyborem jest to, że będzie to dziewczyna. I myślę, że na początku zacznę od koloru skóry oraz od twarzy. Wy tego nie widzicie, ale mam przed sobą na komputerze zdjęcie Pixie Star i będę na nie patrzył, żeby to tworzyć. Zacznijmy od koloru skóry. Kolor skóry no jest dość taki typowy, ale czy znajdę tego na MSP tutaj, to wątpię. Ogólnie zauważyłem, że te odcienie skóry czasami są takie dziwne. Na przykład ten jest taki, a tu jest kompletnie szary. Dziwne to jest, ale okej, nie będę wnikał. Myślę, że wybiorę ten kolor skóry, bo jest chyba najbardziej normalny i podobny do tego, co ma Pixie. I przejdę do oczu. I teraz będzie kabarecik, żeby to otworzyć ładnie. I waham się między tymi oczami a tymi, ale myślę, że spróbuję z tymi coś zrobić. Oraz usta. Usta muszą być typowo zwykłe. Myślę, że usta wybiorę właśnie te. Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens w wyborze nosa, ale niech będzie może ten nos. Ten nos. Kształt twarzy. Myślę, że zostanę przy tym. Brwi. No, myślę, że brwi będą te jednak. No i oczywiście piegi i rumieńce. Tak sobie patrzę na oczy Pixie i są one takie różowo-fioletowe, więc myślę, że pójdę właśnie w róż. Na przykład taki bardzo jasny i wygląda to nawet ładnie i okej. Usta oczywiście będą czerwone, ponieważ Pixie ma czerwone usta. Chociaż ta czerwień jest taka bardziej różowa, ale nie wiem, czy takie coś znajdę tutaj. No chyba to jest najlepszy odcień, jaki może być, więc to zostawię. Co do włosów, jestem pewny, że jest tylko jedna para włosów, która pasuje idealnie. I są to te włosy. I nawet w oryginale są już one różowe, więc po prostu idealnie, ale ten odcień trzeba zmienić, myślę, że na taki. Ale jak teraz tak na to patrzę, to ta Pixie jednak jest troszkę za ciemna, więc trzeba zmienić kolor skóry. Okej, mam już inny odcień skóry. I teraz czas na outfit. Obawiam się, że właśnie z tym całym strojem będzie najgorzej. No bo ubrań początkowych jest mało, a w sklepie też ich dużo nie ma. Ale postaram się coś zrobić. I jak już wcześniej mówiłem, MSP2 ma kompletnie inny styl. Więc myślę, że Pixie Star też miałaby troszkę inny strój, ale w miarę podobny. Wiem, że na pewno potrzebujemy czarnej kurtki i białej bluzki. I mamy tutaj właśnie coś takiego, ale to kompletnie nie pasuje. Więc myślę, że pójdę w coś bardziej dziewczęcego, nie wiem, może to. I zmienię kolor na typowo biały. I teraz Pixie ma lekko przezroczystą spódniczkę, która jest fioletowa. No a tego tutaj nie ma, jest tylko taka spódniczka. Niestety ona ani troszkę nie prześwituje. Więc zostaje nam tylko dać kolor fioletowy. Co do butów, na szczęście są buty, które są w miarę podobne i są to właśnie te buty. I teraz muszę znaleźć kolory Pixie i to będzie mega ciężkie. Okej, jestem już w grze, ale oczywiście nie mogłem nazwać mojej postaci Pixie Star, więc zabiłem to przez K i S i od razu przejdę do zakupów. Postaram się znaleźć teraz jakąś lepszą bluzkę oraz kurtkę, ale obawiam się, że jest taka kurtka, która jest dla VIP-ów. A ja VIP-a w tej grze nie mam i nie podejrzewam, żebym go kupił, bo się tego nie opłaca robić póki co. Tutaj mamy taką bluzkę i ona jest nawet okej, więc na razie ją zostawię. Dalej mamy właśnie tą kurtkę, o której mówiłem, ale jest ona za diamenty. A mam wrażenie, że ona pasowałaby idealnie, tylko zmienię kolor na czarny. Ej, no serio, to by pasowało idealnie, chociaż nie było widać bluzkę przez tą kurtkę, o, to jest okropne. No ale ta kurtka jest idealna, no... Czy są tu jakieś inne kurtki? No jest taka, a ta bluzka już do tego kompletnie nie pasuje. O! Wygląda nawet okej. Zmienię kolory na białe. Aha, kupiłem tą bluzkę, świetnie, jestem idiotą. Zrobię jeszcze tą kurtkę na całą czarną. No i w sumie to nie wygląda aż tak źle. Jest okropnie, dobra, może być. Pixie ma jeszcze taką torebkę, arbuza, ale jestem pewny, że arbuza tutaj na pewno nie będzie. Mamy tutaj tylko takie zwykłe torebki. Jest taka z uśmiechem i ona jest nawet okej, więc może ją zostawię. Ewentualnie tą, ale wątpię. Chociaż jeśli zmienię kolor tej torebki, to może coś z tego wyjdzie. Okej, wyszło mi takie coś i myślę, że nie wygląda to nawet źle. Ale niestety nie mogę znaleźć czegoś na głowę, jakiejś kokardki, dobra.
dalej, a Pixie ma kokardkę i słuchawki na szyi. Chyba zaraz dam tą rozgwiazdę, serio, bo to chyba wygląda najlepiej. Ej, no serio, to pasuje najbardziej. No okej, okay, może tą kokardkę sobie odżałuję. No i właśnie tak wygląda nasza Pixie Star na MSP2. Starałem się to zrobić lepiej jak mogę, ale nie mam zbytnio czym. Okej, okay, więc myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Fajnie mi się tą Pixie robiło, chociaż było troszkę ciężko momentami. O nie, udało się. Okej, okay, na razie, pa pa.